Witam Państwa w Kulturze pod ręką z Placu Zabaw na Osiedlu Piastowskim. Gdzie się podziały wszystkie dzieci? Chwilowo ich tutaj nie ma, ponieważ poszły do Domu Kultury na Skarpie. Ratajskie Domy Kultury z okazji Dnia Dziecka przygotowały wiele atrakcji, ale nie tylko z okazji Dnia Dziecka. Co jeszcze działo się w ratajskiej kulturze? O tym już za chwilę w naszym programie. Zapraszam. Co może przyciągnąć dzieci z Placu Zabaw do Domu Kultury? Okazuje się, że teatr. Na teatr bowiem w tym roku postawili organizatorzy Dnia Dziecka z Domu Kultury na Skarpie na Osiedlu Piastowskim, a najmłodsi mieszkańcy Piastowskiego sami mogą teatr tworzyć. Damy, orły lysy, Julek Cezar, łysy, twierdzenie Pitagorasa, od sasa do lasa, do lasa, do lasa. Tak w Dniu Dziecka przed rówieśnikami i młodszymi kolegami prezentowały się dziewczyny z sekcji teatralnej Domu Kultury na Skarpie. Dziewczyny z sekcji teatralnej przygotowały 3 takie krótkie scenki z życia rodziny oraz Teatrzyk Zieloną Gęś Gałczyńskiego. 2 wiersze, do których muzykę stworzył pan Marcin Matuszewski i tutaj na scenie miały okazję śpiewać. Kasia Gadzińska tańczyła. Także wydaje mi się, że też widzowie byli bardzo zadowoleni, bo otrzymaliśmy dużo braw i dziewczyny też były dumne z tego, że dla dzieci mogą występować. Ale to nie koniec teatralnych przygód w Domu Kultury na Skarpie. Dla dzieci teatralny prezent miał także Teatr Droga. Dzisiaj zaprezentowaliśmy dzieciom kolejną opowieść Bruno Ferrero, Tajemniczy kwiat. To była historia o pewnym kwiatku, którego nikt nie znał i niektóre kwiaty się z niego śmiały, niektóre kwiaty mówiły, że należy go przesadzić gdzieś daleko, ale on mimo wszystko rósł prosto do słońca. Słońce było dla niego życiem i on tak bardzo go kochał, że upodobnił się do słońca. A jaki był to kwiat, to już chyba wszyscy wiedzą. Spektakl to nie wszystko. Zawsze staramy się jeszcze porozmawiać z naszymi najmniejszymi widzami, poznać ich punkt widzenia, jak oni ten nasz spektakl odbierają. Chcemy też im zwrócić uwagę na pewne bardzo ważne rzeczy zawarte w spektaklu, bo Bruno Ferrero tak pisze swoje opowiadania, że zawsze jest jakiś cel, jest jakiś motto, jest jakiś morał i my właśnie o tym z widzami rozmawiamy, zadajemy im pytania, oni mają szansę się wypowiedzieć, a też zawsze dla nich szykujemy małą niespodziankę plastyczną, coś co będą mogli zabrać ze sobą do domu, co będzie im przypominać o czasie spędzonym z nami, a także o tych rzeczach, o których żeśmy razem wspólnie rozmawiali. Kto poczuł teatralnego bakcyla, może spróbować swoich sił w sekcji teatralnej. Pierwsze kroki na scenie można stawiać właśnie na Skarpie. Od września zapraszam serdecznie wszystkie dziewczyny i chłopców do sekcji teatralnej w Domu Kultury na Skarpie. Grupy wiekowe będą 2. Pierwsza będzie dzieci od 7 lat, druga dziewczynki i chłopcy też od 13. Podopieczni Barbary Dratwiak mają wiele okazji do występów na całych Ratajach, podziwiali ich ratajscy seniorzy i publiczność osiedlowych festynów. Gdzie Dzień Dziecka trwa 3 dni? Na Hartowie, a dokładnie w siedzibie Domu Medialnego Święty Wojciech. Zaczęło się w poniedziałek, a skończyło w środę, czyli w sam Dzień Dziecka, a mowa o kiermaszu książki przygotowanym z myślą o najmłodszych oraz o ich rodzinach. Nasz kiermasz to nie tylko książki, to nie tylko oferta wydawnicza, ale również zabawa z dziećmi. Siostry Felicjanki z Gębic, które prowadzą ośrodek pedagogiczno-rehabilitacyjny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, przygotowały specjalnie na tą okazję warsztaty dla dzieci. Wczoraj odbywały się warsztaty, gdzie dzieci mogły odlewać różne przedmioty z gipsu, malować farbami witrażowymi. Dzisiaj są to warsztaty muzyczne. Dzieci mogą posługiwać się instrumentami i wspólnie z siostrą przez takie warsztaty, które są połączone z bajką, z różnymi opowieściami, z tych instrumentów korzystać.
Krótki instruktaż siostry Amelii i dzieciaki już potrafią zagrać i zaśpiewać piosenkę. A że dzieci mają wiele talentów, można przekonać się, oglądając na kiermaszu dwie wystawy. Jedna składa się z prac nagrodzonych w konkursie My od Mieszka i Chrobrego, drugą tworzy rękodzieło dzieci z ośrodka Sióstr Felicjanek w Gębicach. Prowadzimy ośrodek pedagogiczno-rehabilitacyjny w Gębicach i tutaj też w ramach tej wystawy są nasze produkty, które są wykonywane u nas na terapii, na warsztatach. Są też prace plastyczne wykonane przez nasze wychowanki. Jedną jest przez obecną wychowankę praca, jedna jest przez absolwentkę. A wszystkie pozostałe produkty są wykonywane i również można zakupić. I też ten asortyment jest też dużo szerszy, który można nabyć też bezpośrednio u nas. Także też serdecznie zapraszamy. Nawet i z okazji Dnia Dziecka i przy każdej w wolnej chwili zapraszamy do nas, do Gębic. Jesteśmy na kiermaszu, a jeszcze nie powiedzieliśmy ani słowa o książkach. Coś dla siebie i to w promocyjnych cenach mógł znaleźć czytelnik w każdym wieku. Dzieciaki na przykład przygody Myszorka Jorge, a dorośli najnowszy bestseller świętego Wojciecha, adwokat Randy'ego Singera. Święty Wojciech kiermasze w swojej siedzibie organizuje cyklicznie, następny z myślą o podręcznikach szkolnych już po wakacjach. Bardzo ważny taniec. A dlaczego? Bo jest tańczony dla mam. W poniedziałek 30 maja Młodzieżowa Akademia Tańca z Domu Kultury Jubilat zorganizowała specjalny pokaz z okazji Dnia Matki. To także forma podziękowania za zaangażowanie rodziców, którzy wspierają artystyczne pasje swoich dzieci. Bardzo mocno angażują się rodzice u nas w Młodzieżowej Akademii Tańca. Ja naprawdę czuję ogromne wsparcie i wyrażam wielką wdzięczność za to, że rodzice angażują się w budowaniu pasji w młodzieży, a także wspierają również mnie, gdzie jest dla mnie to ogromna motywacja do dalszej pracy. Wprawdzie w maju obchodzimy tylko Dzień Matki, ale podopieczne Kingi Stout zadbały o to, by tatusiom również nie było przykro. Choć nasz tata robi strasznie duże kroki, nie patrzy wcale na nas, lecz o póki. Dobrze z tatą iść, dobrze z tatą iść. Teraz pewnie dla ochłody zaprowadzi nas białe, zimne lody. Pokaz Młodzieżowej Akademii Tańca jest także okazją do pochwalenia się trofeami, jakie grupy Step Dance, Stage Dance i Mini Step zdobywały w tym sezonie na konkursach w całej Polsce. Dziewczyny są na dobrej drodze do zdobycia takich umiejętności, jakie przed publicznością w jubilacie zaprezentował dawny tancerz Młodzieżowej Akademii Tańca Piotr Schwarz. Węgiel we wymborku i gotuję szabel w gorku. Ba ja wszystko zrobię sama, niech odpocznie moja mama. Kocham mamy, że aż hej, mama też mnie kocha tej. Jak zawinę dziebko kiece, po sprawunki jej polecę. Lajsne mamie fifne kwiaty, potem kupię coś dla taty. A tak można uczcić Dzień Matki po poznańsku. Zresztą w naszej gwarze da się wyrazić prawie wszystko, a udowadnia to wuja Czechu, czyli Marek Szymański, który spotkał się z ratajskimi seniorami w Domu Kultury Jubilat na osiedlu Tysiąclecia.
Mam 2 lata 2,5. Sama włażę już pod stół. Umiem oblec se majtochy, sama myję też kielochy. Jak se spucnę pyrę z gzikiem, to lofruję ze zwozikiem. Wuja Czechu na gwarę przełożył już wierszyki dziecięce, bajki Tuwima i Brzechwy, brał się nawet za instrukcję obsługi. Kto był w jubilacie na kwietniowym konkursie Godejcie po naszemu, mógł poznać utwory pana Marka w wykonaniu najmłodszych uczestników. Jest mi bardzo miło, że w ostatnim konkursie gwary poznańskiej tylu uczestników mówiło moje teksty, moje tłumaczenia wierszy. To świadczy o tym, że jednak to zainteresowanie gwarą poznańską funkcjonuje, ono istnieje. Prowadzę fanpage'a o gwarze poznańskiej. Ludzie do mnie piszą i jestem zdziwiony, że tak wiele osób w Wielkopolsce jeszcze tej gwary poznańskiej pragnie. A skoro w jubilacie pan Marek spotkał się z seniorami, to nie mogło zabraknąć wiersza o tematyce bliskiej tym, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego. Jo zaś nie lajsne se paczki ćmików, ani na zimę ciepłych trzewików, bo całkie życie jo ze z przymusu musiałem szporać składki do ZUS-u. ZUS mnie wycyckał tak jak ta pijawka, ZUS mnie oszukał, to jest jego sprawka. Jo teraz jestem taki zdalasiały, że mi nad wartą kaczki chleb rzucały. Jak widać, gwara może dodawać otuchy w niełatwym życiu emeryta. Takie prace tworzą uczniowie malowanej kuźni. Kto chce wiedzieć, czym jest malowana kuźnia, powinien przyjść na wystawę do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na osiedlu Czecha. Każdy, kto pojawi się na wernisażu, zobaczy znacznie więcej niż pokazujemy teraz na ekranie. Zobaczymy przede wszystkim pracę naszych uczniów, Akademii Sztuki Rękodzieła Malowana Kuźnia, którzy przez cały rok pracują po to, żeby właśnie już 10 czerwca w piątek o godzinie 18.30 mogli zaprezentować całą swoją twórczość, którą w trakcie całego roku mieli możliwość szlifowania u nas na zajęciach. No i myślę, że będzie to doskonała okazja do tego, żeby spotkać się, obejrzeć ich pracę, ale również myślę, że będzie to dobra okazja do tego, żeby w ogóle zobaczyć, czym malowana kuźnia się zajmuje i być może w przyszłości, w przyszłym roku, jeżeli będą osoby, które zachwycą się również twórczością naszych uczniów, będą chciały dołączyć do nas i wziąć udział już w kolejnych wernisażach, już udział jako uczestnicy. Także 10 czerwca o godzinie 18.30 serdecznie zapraszamy wszystkich. Wstęp jest wolny, także myślę, że będzie to doskonała okazja do tego, żeby wspólnie piątkowe popołudnie spędzić w gronie najbliższych. Zakres twórczości uczniów malowanej kuźni jest bardzo szeroki. Oprócz rysunku i malarstwa szlifują również inne techniki, poznają różnego rodzaju sztukę użytkową, szyją, malują, tworzą, rzeźbią. Oprócz tego zajmują się stolarką, także tych zajęć mamy rzeczywiście mnóstwo. Nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich prac, bo trudno jest nam przyjechać na wystawę ze stołem, ale myślę, że będzie przygotowana wystawa zdjęć również z tego, jak pracujemy przez cały rok, także myślę, że będzie można również zobaczyć właśnie z czym i z jakimi technikami się nasi uczniowie muszą zmierzyć. Nad wystawą patronat medialny objęła nasza redakcja. Na wystawie pojawimy się z naszą kamerą. W Kulturze pod ręką to już wszystko. Ja na kolejne wydanie naszego programu zapraszam Państwa premierowo w piątek, 10 czerwca o 16.30. Do zobaczenia.